Witam bardzo serdecznie. Daniel Czerniawski, dzisiaj z nami wybitni goście, młodzi pasjonaci kina, laureaci wielu konkursów. Gdybyśmy mieli wymieniać te wszystkie konkursy, byłoby bardzo ciężko i zajęłoby nam to całą audycję, ale witamy bardzo serdecznie już nie pierwszy raz u nas w studiu Karol Kotula i Filip Kwaśniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj o powiązaniu dwóch rzeczy. Odpowiemy sobie na pytanie, czy są to rzeczy sobie bliskie, czy dalekie. Mianowicie z jednej strony kino, filmy, a z drugiej strony polityka. Prawdziwych wydarzeń politycznych było w historii bardzo wiele. No, co jakiś czas się zdarzają rzeczy duże, znaczne, które obserwuje bardzo wiele osób. Które z nich pojawiły się na ekranie i które z nich według was są najciekawsze? Które te filmy były najlepsze? Które mówią o prawdziwych wydarzeniach, które się zdarzyły, no, a zostały w jakiś sposób zinterpretowane w kinie? No, najlepsze to trudno stwierdzić oczywiście, natomiast no, patrząc na kino amerykańskie, to takim oczywistym skojarzeniem są lata 60., są protesty społeczne, a także no, później i równolegle w zasadzie wojna w Wietnamie, która była niejednokrotnie obrazowana i też często do niej nawiązywano. No i w tamtym czasie właśnie no można wyróżnić wiele tych filmów, nawet jeżeli chodzi o takie gatunkowe, dlatego że nawet w Nocy Żywych Trupów, czyli filmie, który można powiedzieć zapoczątkował całą modę i cały podgatunek kina zombie, te wątki społeczne były niezwykle silne i być może dzięki nim właśnie ten film tak mocno wypłynął, tak stał się bardzo popularny, który właściwie opowiadał o tym podzielonym amerykańskim społeczeństwie i o pogromach czarnoskórych w Stanach. Natomiast no, ta tematyka tych społecznych napięć pojawiała się również chociażby w Head Milosza Formana. No oczywiście te filmy dotyczące Wietnamu, takie jak Pluton, Czas Apokalipsy, Urodzenie 4 lipca, które można różnie oceniać i mające no, antywojenną wymowę, też należą do tego grona takiej ścisłej czołówki. No i też można powiedzieć, że ten okres w kinie był o tyle ważny, że wtedy w zasadzie kino amerykańskie się mocno zmieniło, powstało tak zwane nowe Hollywood, to znaczy filmowcy zajmując się wtedy polityką bezpośrednio, komentując te wydarzenia, równocześnie stosowali różne nowości formalne i wielu z tych reżyserów, takich jak Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, czy nawet George Lucas w amerykańskim Graffiti przed jeszcze zrealizowaniem Gwiezdnych Wojen, potem wypłynęli na szersze wody, a właśnie w czasie tych, można powiedzieć, zamętów politycznych zaczynali. Tak, dodając coś jeszcze do wojny w Wietnamie, to na przykład Rambo, film, który zupełnie się nie kojarzy z jakimkolwiek poważniejszym tematem, czy nawet filmem mającym takie ambicje, żeby omawiać te sfery, no to jest przecież film o weteranie wojny w Wietnamie, który nie może się zupełnie odnaleźć w społeczeństwie i to społeczeństwo samo nie pomaga mu w żaden sposób wrócić do niego i stać się z powrotem jego pełnoprawnym, pełnowartościowym członkiem. Natomiast patrząc jeszcze na nasze podwórko, takim filmem opisującym faktyczne wydarzenia i używając do tego w pełni materiałów, no można nazwać ten film dokumentem po prostu, no to jest to Nocna zmiana, film Jacka Kurskiego o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. Tylko że tutaj już nie ma mowy o jakichś półśrodkach, tylko to jest niemalże reportaż z tego okresu w historii Polski. Jeszcze pozostając w Polsce, no to jeden z takich najgłośniejszych nurtów w polskim kinie to kino moralnego niepokoju, które oczywiście jest w zasadzie może nie wyłącznie polityczne, ale bardzo mocno polityczne i zostało też zakończone tak symbolicznie przez polityczne wydarzenie, czyli wprowadzenie stanu wojennego, chociaż inne filmy potem nawiązywały także do tego nurtu. No a wspominając jeszcze wcześniej te lata 60., 70., no to te wszystkie te nurty, które nazywają się nową falą, czy to francuska, czasami się mówi o Czechosłowacji,
czechosłowackiej. Nie czasami, to po prostu się mówi. Czasami się mówi o pewnych odpryskach polskiej w postaci chociażby filmów Jerzego Skolimowskiego. One wszystkie wynikają no właśnie z jakichś politycznych przeobrażeń. Czasami wprost odwołują się do polityki. No chociażby w takim filmie Żołnierzyk Jean-Luc'a Godarda mamy taki dosyć mocny antywojenny z kolei przekaz. W innych z kolei Kobieta jest kobietą, takie feministyczne, tak samo w kinie Anie z Wardy, czy w Czechach w Ery Chytilowej, na przykład w Stokrotkach. Patrząc na polityków, oni na ekranach pojawiają się często. Jak oni są przedstawiani? Czy częściej jest to wizerunek bohatera, osoby, męża stanu, osoby, która dobrze sprawuje swoją funkcję, czy też może raczej jest to pokazanie tej ciemniejszej strony polityki, czyli że polityka jest skorumpowana, że to są sami złodzieje, najgorsze po prostu elementy. Kontrowersja się dobrze sprzedaje, więc dominuje bardziej ten negatywny obraz polityka. No tutaj można by wymieniać właściwie w nieskończoność filmy. To jest począwszy od polityki Patryka Wegi przez Loro Paolo Sorrentino, po chociażby Uprowadzenie Agaty. Każdy z tych filmów i wiele, wiele poza nimi przedstawiał polityków jako osoby zepsute, skorumpowane, skupione wyłącznie na zdobyciu i utrzymaniu władzy i pomnożeniu własnego majątku. Mężów stanu jest niewielu w każdym kinie. Czy możemy znaleźć jakiś przykład, że jednak jest to film, który pokazuje, nie powiem, że laurkę, no ale jednak pokazuje jakiegoś polityka w bardzo dobrym świetle? No po części film Jerzego Kawalerowicza Śmierć prezydenta, opowiadający o morderstwie Gabriela Nautowicza, no jest takim filmem faktycznie, gdzie ta postać Nautowicza jest taka pomnikowa. No również Wałęsa, Człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy, jakkolwiek byśmy nie podchodzili do tego filmu, no to w obiektywie Wajdy ten film jest taką laurką dla Lecha Wałęsy. Z drugiej strony można powiedzieć, że Wałęsa w polskim kinie ma też bardzo niejednorodny wizerunek, dlatego że w filmie chyba właśnie Uprowadzenia Agaty pojawia się w ramach takiego nagrania z jego przemowy, która dotyczyła zlikwidowania bezrobocia. To właśnie takie zestawienie tej jego przemowy z faktycznym stanem niektórych polskich obywateli, którzy się mierzyli z dużymi problemami, i tam mamy z kolei krytykę tego. No ale tak jak wcześniej zostało wspomniane, no to również Boski Paolo Sorrentino, to jest obraz z kolei Giulio Andreottiego. Również przecież filmy, właściwie kilka filmów, może nawet kilkanaście by się zebrało, dotyczące Richarda Nixona, gdzie on się pojawia w bardzo, czy raczej w negatywnym świetle, ale różnie to wychodzi. Nawet czasami jest to taka, może nie subtelna, no ale aluzja u Francisa Forda Coppoli w filmie Rozmowa, który zresztą cały jest o podsłuchach, więc dobrze dodaje atmosferę tamtych dni i tamtych czasów afery Watergate, gdzie ten Nixon jest w zasadzie no obecny w tej całej atmosferze tego filmu, natomiast w jednej scenie gdzieś w tle, w telewizorze, który ma włączony główny bohater, pojawia się on tam właśnie. Tak jeszcze można powiedzieć, że czasami się pojawiają takie filmy, które przedstawiają polityków w sposób groteskowy, no właśnie Sorrentino czasami, i to właśnie nie zawsze jest taki negatywny obraz, mimo że groteskowy, chociażby w tym filmie Jak zostać królem z Colinem Firthem o królu Jerzym VI, którego głównym problemem w tym filmie jest wypowiedzenie przemowy, ponieważ król się jąka. I mimo że teoretycznie jest to trochę negatywny portret, to tak naprawdę w taki charakterystyczny dla brytyjskiego kina, brytyjskich komedii sposób jest to równocześnie taki dosyć ludzki obraz tego polityka. No pojawiają się też różne filmy, w których politycy są przedstawiani na przykład jako tacy bardziej urzędnicy, no i wtedy faktycznie może są w trochę bardziej normalnym świetle, w takim nieco bardziej pozytywnym, natomiast jeżeli chodzi o takie negatywne światło, no to, znaczy nie, jeżeli chodzi o takie pozytywne, ale takie przesadzone, no to filmy propagandowe są oczywiście tutaj takim najbardziej jaskrawym przykładem.